nie mam pojęcia, co się stało ze mną. Coś zamieniło światło w ciemność, negatyw. Ostatni rok, dwa miałem ciężko. Znowu czuję się jak przegrany śmieć, bo wszystko się wali prócz tej ściany przede mną. Mówiłem sobie wiele razy, zmień coś, zmieniałem, byłem daleko stąd. Wyszło na to, że to nie trwałe. Stoję dokładnie tu, gdzie stałem parę lat wstecz, lecz oczy, którymi patrzę, zgubiły swój blask gdzieś po drodze. Gdyby nie te parę pompek i brzuszków, które wytrwale tak robię co dzień, wciąż bym leżał w łóżku. Nie dorwiesz mnie pod telefonem, ziom, cóż, znów nie chce mi się zamieniać z kimkolwiek, choćby dwóch słów mam swój dół. Pierdolę odpowiedzi na maile, nie chcę odwiedzin, chyba że masz dla mnie lek na receptę. Biorę te, które mam, ale zdają się lecieć w próżnię. Ile trzeba tego zeżreć, żeby nie chcieć umrzeć? Każdy psycholog ma swojego psychologa, a każdy Bóg ma swojego. Czekaj, w kogo wierzy Bóg? Raniłem mówiąc, że to tylko słowa. To nie tylko słowa, weź nigdy więcej nie mów, co mam czuć. Bo ja też bym chciał mieć taką swoją, słodką, własną. Kurwa, co ja gadam? W moim sercu się robi grząsko, chłodno, ciasno. Druga strona odpowiada, bo miłość tutaj jest jak capoeira. Najpierw tańczysz ze mną, później walczysz ze mną. Tak, że chyba już nie wiemy, kto ma przerwać. Nie mam czasu ściemniać to emocjonalny Hyde Park. Kogo mam jeszcze zranić? Kogo mam jeszcze zranić? Hej, kogo mam jeszcze zranić? Kogo mam jeszcze? O, patrzę na ludzi z miną w stylu, dobra, kto następny? Młody Tomasz strzelby, nie mam w dłoniach strzelby. Za to w szczątkach nerwy i to pora senty. No bo ona twierdzi, że to po nas strzęby są.